Do szpitala przyjeżdżają 15-letnia Martyna Głuszak i jej 18-letni chłopak Konrad Juszczak. Przywożą 9-letniego brata dziewczyny Kamila. Chłopiec jest pod wpływem grzybów halucynogennych, które podała mu siostra. Że mu tak po nich odwali. Jak miało mu nie odwalić? Przecież to dzieciak jeszcze jest. No właśnie, i ja mam go dość. Dziewczyna chciała pobyć sam na sam ze swoim chłopakiem, ale przeszkadzał jej w tym brat, którym musiała się opiekować. Dlatego wymyśliła, że poda 9-latkowi toksyczne grzyby i w ten sposób pozbędzie się go na jakiś czas. Jednak chłopiec zaczął tracić kontakt z rzeczywistością. Zarejestrować, a ty go pilnuj. Świetnie. Młody, tylko pamiętaj, nie masz prawa nikomu powiedzieć o tym, że dałam ci te grzybki. Nie chcę tu być. Jak tata się dowie, to mnie zamorduje. Ja chcę do domu. Mały. Rodzeństwo samotnie wychowuje ojciec, który nie radzi sobie z opieką nad dwójką dorastających dzieci. Ich matka kilka miesięcy temu zdradziła męża. Mężczyzna nie może jej tego wybaczyć, dlatego wyrzucił żonę z domu i utrudnia jej kontakty z dziećmi. Na starszą córkę często spada obowiązek opieki nad młodszym bratem. Chodź. Idziemy na ostatnie łóżeczko. Martyna ma przerąbane na chacie. Odkąd jej starszy wyrzucił matkę, wszystko jest na jej głowie. Sprząta, gotuje, niańczy młodego. To jest nie fair, no ale z tymi grzybkami to już na maksa przegięła. Trochę tego zjadłem, no i wiem, że mogą zrobić dziurę w mózgu. A młodemu to już totalnie siadło na głowę. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego cało. 9-latka bada doktor Wojciech Jarosz. Chłopiec ma coraz większe halucynacje, ale jego siostra nie zamierza powiedzieć lekarzowi prawdy. Jest pewna, że ojciec wściekłby się na nią, gdyby dowiedział się, że dała bratu grzyby halucynogenne. Mówię panu, że nic. Siedzieliśmy w domu i nagle zaczął się dziwnie zachowywać. Ale przecież doktor mnie zabrał! Kamil, spokojnie. Kto tu przyszedł? No oni! Ale słuchaj, spokojnie, jesteś w szpitalu, nic ci tu nie grozi. Zobacz, ja jestem doktor Wojtek, jestem od tego, żeby ci pomóc, wiesz? Spokojnie. Tamte drzwi już będą zamknięte i nikt tu nie wejdzie, dobra? Połóż się. Ale oni tu są! Spokojnie, obiecuję, że nic ci się nie stanie, dobra? Jak parametry? Ciśnienie 90/50, akcja serca 124, saturacja 94. A temperatura? Bo chłopak była w normie, 36,7. No dobrze, a powiedz mi, czy on na coś choruje? Nie. A zdarzały mu się wcześniej takie ataki? Też nie. A może zjadł albo wypił coś nietypowego? Nie. Na pewno? Słuchaj, przypomnij sobie, to jest bardzo ważne. Mówię panu, że nie. No dobrze, słuchaj, zadzwoń po swoich rodziców, dobrze? Muszą ale po co? Ojciec jest w pracy. No to zadzwoń do mamy. A my nie mamy matki. Rozumiem, przykro mi. W takim razie twój tata musi się zwolnić z pracy i ty do nas przyjechać, dobrze? Elu, pobierzemy jeszcze krew na badania podstawowe. Dobrze, oczywiście. Maju, przygotuj mi zestaw do pobierania krwi, dobrze? Okej, może i moja matka żyje, ale po tym, co zrobiła, nie ma dla niej miejsca w naszej rodzinie. Zdradziła ojca, a ten wyrzucił ją z domu i teraz wszystko jest na mojej głowie. Normalnie nie wiem, kogo bardziej nienawidzę, jej czy jego.